Eurodeputowany Karol Karski, rzecznik dyscypliny partyjnej w Prawie i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł Pięta przekonał już pana, że jest niewinny i że nie zrobił nic złego? W tej chwili są jeszcze kompletowane dokumenty dotyczące tej sprawy. Chodzi o to, aby wydobyć wszystkie materiały, które mogą być przydatne dla rozstrzygnięcia. Ale rozmawiał pan już z panem posłem Piętą? Rozmawiał się bardzo wstępnie, na razie w kwestiach formalnych. Stwierdził, że jakby oddaje się w pełni do dyspozycji władz partyjnych, także mojej. No on jest od miesiąca zawieszony w partii. To nie wygląda tak, żeby wam się spieszyło jakoś z wyjaśnieniem tej sprawy. Znaczy zawieszenie skutkuje tym, że nie posiada żadnych praw ani obowiązków wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie skutkuje utratą członkostwa w klubie parlamentarnym. To nie jest zawieszenie w klubie parlamentarnym, to jest utrata pełnego członkostwa. Panie pośle, ale jak zamierza pan się przekonać, czy poseł Pięta wdał się w romans i oferował pracę w spółce Skarbu Państwa? Tutaj rozczaruję pana redaktora. W przypadku postępowań dyscyplinarnych informujemy o ich rozpoczęciu oraz o tym, że się zakończyły i o sposobie ich zakończenia. Wszelkich innych informacji udziela rzecznik prasowy. Będzie pan rozmawiał tylko z posłem Piętą, czy też z kobietą, którą media opisują jako bohaterkę tego romansu? Odpowiedź jest dokładnie taka sama jak przed chwilą. A jak długo może potrwać takie postępowanie dyscyplinarne? To jest kwestia czasem kilku miesięcy, czasem pół roku, czasem roku. Sądzę, że to będzie raczej jedno z krótszych postępowań, ale tutaj nie chciałbym na tym etapie niczego przesądzać. No tak, ale jeśli przez miesiąc pan gromadzi materiały, to można się zastanawiać, ile można przeglądać gazety w takiej sprawie. Pan redaktor nie docenia. Czego? Posła Pięty. Czyli co, pan poseł Pięta tak bardzo namataczył, że pan musi się przedrzeć teraz przez gąszcz jakichś materiałów? Wiem, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, natomiast tak jak powiedziałem, informujemy o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego i jego zakończeniu i o sposobie, w jaki się zakończyło. Natomiast z punktu widzenia jakby funkcjonowania publicznego pana posła nie posiada on żadnych uprawnień w obrębie Prawa i Sprawiedliwości. Ale wciąż przestał jest wiceprzewodniczącym dwóch sejmowych komisji. Przestał być i to wyście go tam wysłali do tych komisji, panie posle. Jest jako poseł niezrzeszony, w każdej chwili może utracić ich członkostwo. Jednocześnie został odwołany z tych komisji i z tych stanowisk, które były związane z rekomendacjami partyjnymi. Przestał być członkiem Komisji do Spraw Amber Gold oraz przestał być członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. To pan będzie proponował karę, czy prezes Kaczyński jest od tego, żeby wyznaczyć karę po takim postępowaniu dyscyplinarnym? Rzecznik dyscyplinarny decyduje zgodnie ze statutem o tym, czy postępowanie będzie się dalej toczyło, czy też nie. Jeśli będzie się dalej toczyło, to kieruje sprawę do sądu dyscyplinarnego bądź do komitetu politycznego z wnioskiem o wykluczenie danej osoby lub określenie innej kary. Kiedy pan będzie z posłem Piętą rozmawiał? To jest kwestia tego miesiąca. Panie pośle, siedziba innego państwa, siedziba wywiadu innego państwa, to jest właściwe miejsce do rozmowy o polskich przepisach, o polskich ustawach i o tym, jak je zmienić? Pan redaktor spekuluje o pewnych kwestiach, co do których nie mamy wiedzy. A pan ma wiedzę? Absolutnie. Nie wie pan, czy były takie rozmowy w siedzibie Mossadu? Nie. Czyli nie może pan powiedzieć, że nie było? Znaczy wie pan, no, co mogę powiedzieć albo nie powiedzieć. Jak mnie pan zapyta, czy nie wiem, kto utopił psa w rzece Odrze 3 września 2005 roku, też panu nie odpowiem. No po prostu nie mam wiedzy. Przy okazji nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo o to chodzi, pan premier Morawiecki dziękował ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, koordynatorowi służb specjalnych. Dlaczego? Znaczy, to jest oczywiste, że wszyscy ministrowie w zakresie swoich kompetencji uczestniczą w rozwiązywaniu spraw ważnych dla państwa, aczkolwiek i oczywiste jest to, że premier dziękuje właśnie koordynatorowi służb specjalnych? Aczkolwiek nie przesądzałbym tu, w jakiej roli pan minister Kamiński tu występował. Pan minister Kamiński jest jednocześnie, to jest jego najważniejsza funkcja, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że premier Morawiecki w wywiadzie telewizyjnym Telewizji Polskiej w dniu, w którym została znowelizowana ustawa podpisana przez prezydenta, wskazywał wprost na koordynatora służb specjalnych i mówił o znakomitej współpracy z ministrem koordynatorem. Wszystkie te instytucje przestały działać teoretycznie, tak mówił premier Morawiecki. No, czy to zupełny przypadek. To oczywiste, że służby specjalne teraz pracują lepiej niż wtedy, kiedy rządził w Polsce Donald Tusk. Wtedy mieliśmy do czynienia z państwem teoretycznym, teraz mamy do czynienia ze sprawnie działającym państwem. Ale premier mówił to w kontekście ustawy o IPN.
terenie, panie pośle. Znaczy premier generalnie chwalił ministra Kamińskiego, generalnie chwali wszystkich ministrów. Nie, akurat w tej rozmowie chwalił właśnie ministra Kamińskiego, panie pośle. No to minister Kamiński powinien być bardzo zadowolony z tego. I nie łączy pan kropek służby specjalne, doniesienia o Mossadzie i ustawa o IPN. Nie ma żadnego związku. Pan rektor ma bardzo bujną wyobraźnię. A nasi słuchacze pewnie też mają bujną wyobraźnię, tylko i wyłącznie. A to... Czasem jest tak, że rzeczywistość przekracza nawet naszą wyobraźnię, a czasem jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego akurat europosłowie Ryszard Legutko i Tomasz Poręba zostali wysłani na ten odcinek ustawy o IPN-ie? Tutaj też mamy do czynienia ze spekulacjami medialnymi, których w żaden sposób nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, ale jeśli media ich wytopywały do tej roli, no to pewnie z godnością przyjmą tę rolę. A kiedy pan słyszy słowa pełnomocnika izraelskiego premiera, który w tych negocjacjach brał udział, który mówi, że Polska anulowała swoje prawo z podkulonym ogonem, to co się w panu budzi? Taka refleksja, że mamy bardzo dobre porozumienie zawarte z Izraelem, które jest tak dobre, że aż w Izraelu mówią, że z podkulonym ogonem uciekliśmy z pola bitwy. My z kolei w Polsce również mówimy, różnie oceniamy jakby zawartość, aczkolwiek faktem jest, że jest ona bardzo dobra. Po raz pierwszy jest tam mowa o tym, że to Niemcy są wyłącznie winni za zbrodnie popełnione przez siebie w trakcie II wojny światowej. Jest mowa o tym, że antypolonizm jest czymś równie złym jak antysemityzm. Jest mowa o tym, że mówienie o polskich obozach koncentracyjnych jest fałszowaniem historii. To jest bardzo ważny dokument, który będzie też procentował na przyszłość. Można powiedzieć, że z tej sprawy, która nie była zbyt szczęśliwa dla nas, wynikła jakaś wartość dodana. Czy ten dokument można byłoby podpisać, gdyby nie nowelizacji ustawy o IPN-ie? No można by się zastanawiać, co by było, gdyby... Nie, no to dość oczywiste, jeśli w tym samym dniu nowelizujemy i ogłaszamy deklarację, jest związek przyczynowo-skutkowy. No jest to pewne zamknięcie tego sporu, no bo tak należy nazwać... Czyli warunkiem podpisania deklaracji była zmiana ustawy o IPN-ie. Czy myślę, że tak logicznie rozumując, że to były dwie łącznie dokonane czynności. I tak dalej, logicznie rozumujmy, panie pośle. I zamiast może oddawać się spekulacjom, o których pan przed chwilą mówił, może warto powołać komisję śledczą do tej sprawy, bo jest już pomysł, pan się śmieje, a to jest poważna propozycja, wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki, o której mówił w Polsat News. No to rzeczywiście bardzo poważna propozycja. Nie wiem, czy ironia w moim głosie jest wyczuwalna, czasem jej nie słychać. Tak, politycy są czasem uprzedzani, żeby nie ironizować, bo to ktoś ich nie zrozumie. Ale no poseł Tyszka na poważnie pyta, może warto się zająć i pokazać, jak taka głęboko... Taka powaga, jaka propozycja. Jak doszło do złamania konstytucji i regulaminu Sejmu, miałaby pokazać taka komisja śledcza. Nie sprowadzajmy tego do poziomu żartów. Mamy do czynienia z bardzo ważnym dokumentem. Po pierwsze, mamy do czynienia z zamknięciem sporu między Polską a Izraelem. Naprawdę jest zamknięcie sporu, jak pan obserwuje to, co się w Izraelu teraz dzieje tak, od kilku dni, oczywiście już po podpisaniu deklaracji? Oczywiście mamy do czynienia z pewnym szumem medialnym. Okazuje się, że Izrael jest państwem bardzo podobnym do Polski pod tym względem. Nie wszyscy zawsze są ze wszystkiego zadowoleni. Zresztą to jest jakby doświadczenie wielu wieków wspólnego życia Polaków i Żydów razem, z czego większość to były sytuacje i okresy współpracy, współżycia wzajemnego w bardzo dobrych relacjach. No i okazuje się, że życie polityczne Izraela jest bardzo podobne do polskiego. Zawsze się ktoś znajdzie, kto coś powie, coś nie tak. A najważniejsze są dokumenty, najważniejsze są porozumienia międzynarodowe. Mamy dokument, w którym rząd izraelski podpisem swojego premiera stwierdził, że sprawa, która tyle zaprzątała obie strony, jest zamknięta, a jednocześnie mamy tutaj możliwość powoływania się na stanowisko rządu izraelskiego, oficjalnie wyrażone, iż antypolonizm jest czymś równie złym jak antysemityzm. Panie pośle, że a propos porozumień. Używanie sformułowań polskie obozy koncentracyjne jest zakłamywaniem historii i wreszcie, że za Holokaust odpowiadają Niemcy, jest to sprawstwo niemieckie. Panie pośle, a propos porozumień, jest panu chociaż trochę głupio, że wciąż nie ma porozumienia między polskim rządem a Komisją Europejską?
Znaczy to powinno być głupio panu Timmermansowi, panu nie, Junckerowi. Nie, ale to pan mówił nam, stacji RMF FM, w połowie maja, że Polska wypracowała wstępne porozumienie z Komisją Europejską w sprawie procedury praworządności i to pan twierdził wręcz, że kryzys został zażegnany. To była jakby wiedza ówczesna, oparta na zaufaniu, iż premier Morawiecki rozmawiał z ludźmi honoru. No. Co to za wiedza? Po dwóch miesiącach widać, że to żadna wiedza. To fake news był, panie pośle. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pan przewodniczący Juncker, który przyszedł na aperitif przed kolacją wydaną na cześć premiera Morawieckiego przez przewodniczącego Tajaniego, mocno i pokrętnie się tłumaczył, dlaczego nie wywiązał się z tego zobowiązania złożonego premierowi Morawieckiemu. Oni dał się pan nabrać, panie pośle, taka jest prawda. Profesor, logicznie myślący, daje się nabrać na coś takiego? W relacjach międzynarodowych zawsze zakładamy, że druga strona negocjuje w dobrej wierze. No, można powiedzieć, że Komisja Europejska utraciła tę zdolność negocjowania z takim założeniem, że te porozumienia będą dotrzymane. No cóż, no, uważaliśmy, że rozmawiamy z ludźmi honoru. Okazało się, że rozmawialiśmy z innym pokrojem istot ludzkich. No, ludzkich. Panie pośle, human beings. Pan premier był w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu i mówił między innymi, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w 1998 roku zastosował dokładnie taką samą regułę wcześniejszego obejścia na emeryturę sędziów, jak my teraz wprowadzamy. Być może pan słyszał te słowa. Może pan zaręczyć, że to rzeczywiście taka sama reguła? Czy historia nigdy się nie powtarza dokładnie tak samo, natomiast... Nie, premier mówił, taka sama reguła. Co do reguły, co do zasady, mamy do czynienia z obniżeniem wieku przejścia w stan spoczynku sędziów. No i spójrzmy, co zrobił Europejski Trybunał Praw Człowieka w 1998 roku, jak mówi premier, taka sama reguła. Wtedy w Europejskim Trybunale wprowadzono granicę wieku 70 lat dla sędziów. W Polsce 65. Taka sama reguła? Ale mówimy tutaj o obniżeniu wieku przejścia w stan spoczynku. To jest reguła, to i jest zasada. I ta reguła, którą wtedy wprowadzono, zakładała, że ci sędziowie przechodzący w stan spoczynku sprawują swój urząd do czasu ich zastąpienia. Co więcej, mimo osiągnięcia wskazanego wieku, zajmują się nadal sprawami, które zaczęli rozpoznawać. Czy w Polsce mamy takie rozwiązanie zastosowane? Ale jednocześnie praktyka pokazała, że Unia Europejska przyjęła rozwiązania, które zakładały odejście sędziów. Należy to rozpatrywać systemowo. Mamy do czynienia z sytuacją, w której sędziowie Polskiego Sądu Najwyższego nie chcą poddać się przepisom prawa. To rozpatrujmy to systemowo, panie pośle. Rozmawiam jak z profesorem prawa, który pewnie wczytywał się w te przepisy. Czy prawdą jest, że po kilkunastu latach od tamtego momentu zmiany na 70 lat wiek emerytalny sędziów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przygotowano zmianę tej reguły? Myślę, że jakby wchodzenie w tego typu szczegóły to jest bardzo istotne szczegół, panie pośle. W tej sprawie nie jest istotne. To proszę pozwolić, że wyjaśnię naszym widzom. Rozważamy to wszystko na gruncie polskiej konstytucji, polskich przepisów. A premier odwoływał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tyle, że po kilkunastu latach obowiązywania tej reguły, ale 70 lat w Europejskim Trybunale zaproponowano zmianę tych przepisów, polegającą na tym, że kadencja sędziego Europejskiego Trybunału nie będzie się kończyć z chwilą skończenia przez niego 70 lat, ale wprowadzono zasadę, że kandydat może mieć nie więcej niż 65 lat, a to oznacza, że może być sędzią do 74 lat. I Polska podpisała ten protokół zmieniający te przepisy. Znaczy, ale tu mówimy o wyborze członków zupełnie innego sądu, w tym przypadku sądu międzynarodowego. W tym przypadku konkretnym polskim opieramy się o przepisy polskiej konstytucji, które mieszczą się w regułach prawa europejskiego. Mamy artykuł 180 konstytucji, ustęp 4, który mówi o możliwości obniżenia wieku przejścia sędziów w stan spoczynku. I rozumie pan, dlaczego ten wiek został wyznaczony sędziom w Polsce na 65 lat? Tak, bo kiedyś już taki był, to Bronisław Komorowski w roku 2014 bądź 15, bodaj 14 raczej, wniósł do Sejmu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie podniesiono wiek przejścia w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego. No skoro żyjemy dłużej, to może jest to zasadne. Pan się nie zastanawia na przykład... To było zrobione pod trzech konkretnych sędziów. Ówczesny
ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet w swojej opinii negatywnej zresztą co do treści, choć pozytywnej w konkluzji, to czasem taka przywara prawników, wymienił z imienia i nazwiska tych sędziów, którym chciał pomóc w ten sposób Bronisław Komorowski. Dlaczego sędziowie mają kończyć pracę czy orzekanie w wieku 65 lat, a profesorowie na uniwersytecie do 70 lat mogą pracować? Chociaż jeśli nie mają tytułu, tylko są profesorami... Profesorowie belwederscy mogą pracować do 70 roku życia. Dlaczego oni mogą, a sędziowie nie mogą? Nie nadają się do orzekania? Sędzia Sądu Najwyższego w wieku 65 lat nie musi też kończyć orzekania. Ale musi wykazać, że jest zdrowy, poprosić prezydenta i uzyskać zgodę. No, Profesor tego nie musi robić, on po prostu pracuje dalej. Może i tu należałoby wprowadzić takie rozwiązanie, ale powiedziałbym... Zaproponuje pan, właśnie była konstytucja dla nauki w polskim Sejmie i tego nie wprowadzono. No niestety, ja w ogóle ubolewam, że ta ustawa została przyjęta. Natomiast... To jest ustawa przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Mimo wszystko ubolewam, że została przyjęta. Ale co, będzie pan proponował, żeby profesorowie nie pracowali do 70 lat bez żadnych kontroli, bez sprawdzania ich zdrowia? Pracodawca zawsze może skierować pracownika na badania lekarskie, badania, które określają jego możliwość do pracy. Jeśli takie badania mają konkluzję negatywną, wówczas jest to podstawą do rozwiązania stosunku Może skierować pracy. Po chorobie natomiast takiego pracownika. Natomiast w przypadku sędziego takiej możliwości nie ma. On jest generalnie nieusuwalny poza przypadkami określonymi wprost w ustawie i w konstytucji. A profesora można wysłać na takie badania? Wydaje mi się, że można. Widział tak pan takiego rektora, który wysyła 68-letniego profesora, żeby sprawdzić, czy się nie nadaje? Nie sprowadzajmy sprawy do absurdu. Mamy do czynienia z sędziami, osobami, które decydują o ludzkim losie. To jest podobnie jak z prawem jazdy. Teraz też w pewnym wieku wprowadza się obowiązek przeprowadzenia badań w Polsce? Lekarskich. Tak, tak. Jaki jest wiek, żeby zbadać się, czy mogę prowadzić samochód? Znaczy, jestem jeszcze bardzo daleko tego wieku, więc się tym nie interesowałem, ale słyszałem... Jest taki przepis? Słyszałem o pracach w tym zakresie. No to prace, ale czy jest taki przepis w Polsce? Panie pośle, no rozmawiajmy poważnie. Panie redaktorze, mówię jasno, prosto i poważnie. Bycie sędzią jest to bardzo odpowiedzialny zawód, bardzo odpowiedzialna służba wobec państwa i narodu. I jeśli ktoś kończy 65 rok życia, przedstawia zaświadczenie od lekarza, występuje do prezydenta o przedłużenie możliwości orzekania i w zdecydowanej większości przypadków, jak sądzę, taka zgoda będzie udzielana. Tyle, że Trybunał Konstytucyjny, który zajmował się wiekiem emerytalnym sędziów już kilkanaście lat temu, czy 20 bodaj, wskazywał, że wszystko dobrze, tylko do momentu, w którym, zacytuję panu fragment tego orzeczenia, takie rozwiązanie byłoby niedopuszczalne, gdyby, jak w okresie PRL, zgodę na przedłużenie sprawowania urzędu sędziowskiego wydawał organ polityczny. Wtedy Trybunał wskazywał na ministra sprawiedliwości, postawiony poza systemem organizacyjnym władzy sądowniczej. Czy prezydent nie jest organem politycznym, który będzie decydował o tym, czy sędzia nadaje się albo się nie nadaje? Nie, prezydent nie jest politykiem. Prezydent jest organem politycznym państwa. Znaczy, pan redaktor się wpisuje jakby w taki cykl deprecjonowania głowy państwa. Ja wiem, że w znaczący sposób Bronisław Komorowski obniżył autorytet urzędu prezydenckiego, ale nie przenośmy to na kolejnych piastunów tego urzędu. Zresztą myśmy też nigdy w taki sposób się nie zachowywali wobec czy prezydenta Komorowskiego, czy prezydenta Kwaśniewskiego, czy innych osób. To myślę, że nasi widzowie i słuchacze wiele mogliby przykładów pokazać. Natomiast głowa państwa jest reprezentantem państwa jako całości, jest urzędem apolitycznym, choć wybieranym przez cały naród w bezpośrednim głosowaniu. Natomiast minister sprawiedliwości jest urzędnikiem państwowym. I prezydent reprezentuje majestat Rzeczypospolitej. Prezydent mianuje sędziów na urząd sędziowski. To jest ta osoba, która w każdym państwie jest nośnikiem godności, suwerenności, majestatu państwa. Panie pośle, był pan na koncercie Rolling Stones? Nie. No, bo gdyby pan był, to pewnie usłyszałby pan na żywo te słowa wypowiedziane po polsku przez Micka Jaggera, który mówił tak: jestem za stary, by w Polsce być sędzią, ale nie jestem za stary, żeby śpiewać. No i teraz się zastanawiam, co powiecie. No, tak jak o innych, którzy krytykują te polskie reformy sądownictwa. Nie wiem, że ma obsesję, że walczy z PiS-em, bo broni układów. Jak to skomentować? Znaczy, ja słyszałem taki komentarz, że to była zachęta dla pani sędzi Gersdorf, żeby zajęła się śpiewaniem. Mhm.
rzeczywiście. Panie pośle, Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci mówi tak. Nasz przeciwnik to nie jest normalna opozycja, łamie wszelkie reguły i ma potworne poczucie bezkarności. I dalej. W Hiszpanii ludzie, którzy wzywali do buntu przeciw demokratycznemu rządowi, siedzą w więzieniach z perspektywą kilkunastu wyroków. A jak nazwać to, co robi Schetyna, jeśli nie wzywaniem do buntu, łamania prawa? Schetyna jest jak Puigdemont, jak były premier rządu Katalonii? Grzegorz Schetyna nie proponuje oderwania od Polski części jej terytorium, aczkolwiek w czasie rządów Platformy Obywatelskiej miało miejsce osłabianie integralności terytorialnej państwa poprzez wchodzenie w koalicje różne regionalne z ugrupowaniami, które nie do końca widziały swoją przyszłość wyłącznie w granicach państwa polskiego. Natomiast... Ale mówi pan o Śląsku, o ruchu autonomii Śląska. Tak, ale to znaczy, że właśnie Schetyna próbował wyprowadzać jakiś region z obszaru Polski? Czy mówię, że pewne analogie istnieją, aczkolwiek są one dosyć dalekie jeszcze w tym momencie i całe szczęście. Bo wiemy obaj, że ci katalońscy politycy są w więzieniu z zarzutami łamania hiszpańskiej konstytucji. Natomiast faktem jest, że polska opozycja ma charakter totalny. Znaczy ta część opozycji, którą stanowią PO i Nowoczesna, są to ugrupowania, które postawiły na ten wariant ulica i zagranica. Przedstawiciele tych ugrupowań lobbują za granicą, za wprowadzeniem rozwiązań niekorzystnych dla państwa polskiego, za wprowadzeniem sankcji wobec Polski i Polaków. I w tej sytuacji jest to działanie, które nie zasługuje na poprawę. Ja tutaj także mam takie odczucie, że Polska jest państwem, w którym praworządność, demokracja jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie. W Polsce można swobodnie demonstrować, nie rozpędza się demonstracji przez policję konną, jak w Holandii. To o co temu Czigerowi chodzi, panie pośle? Ładnie śpiewa i dobrze mu to idzie. Jak pani profesor Gerstur się tym zajmie, to też może będzie miała sukcesy. Ja ją znam prywatnie, osobiście. Jest bardzo miłą, sympatyczną osobą. Nie znam jej talentów wokalnych, ale mógłbym nawet z nią razem zaśpiewać. A z Mickiem Jaggerem? Znaczy, aż do tak wysokiego profesjonalizmu się nie poczuwam. Skromnie. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.